Cześć, witajcie moi drodzy w pierwszym materiale z nowej serii podsumowania tygodnia gier MMO i pierwszym filmie po dłuższej przerwie. Zanim zacznę, serdecznie zachęcam do zostawienia subskrypcji na kanale, by nie ominęła Was żadna nowość, a zapewniamy, że trochę się ich teraz będzie pojawiać. Nie przedłużając, z tej strony Bartek i życzę Wam miłego oglądania. 15 listopada w sieci pojawił się film demonstracyjny przedstawiający wersję pre-alpha Embersword. Trwa on niecałą minutę i skupia się na rozgrywce, a przy okazji pokazuje nam różne tereny gry, zaczynając od miast i wsi, a kończąc na lasach i górach. Jeżeli jeszcze nie wiecie, Embersword to społecznościowa gra MMORPG z ekonomią napędzaną przez graczy, kolekcjonerskimi przedmiotami oraz bezklasowym systemem walki. Warto także wspomnieć, że tytuł ten wspiera NFT i blockchain, co oczywiście nie dla każdego będzie plusem. Jeszcze do początku tego miesiąca wyglądało na to, że Bandai Namco pozostawił Blue Protocol na pewną śmierć, dopóki studio nie ogłosiło planów masowego testu dla Japonii w styczniu. Testy potrwają od 14 do 16 stycznia i weźmie w nich udział 50 tysięcy graczy. Zgodnie z zapowiedzią studia, sama gra ma zadebiutować w kraju wczesną wiosną 2023 roku. Na Reddicie pojawił się także post, który informuje, że Smilegate podpisało umowę na publikację wyczekiwanej gry MMORPG w Korei Południowej, kiedy już zostanie ona uruchomiona właśnie w 2023. Oczywiście zachodnia publiczność dalej zastanawia się, co to wszystko oznacza dla globalnej premiery, ponieważ Blue Protocol jest jedną z najbardziej oczekiwanych gier MMORPG od lat. Wiemy, że Bandai Namco planuje coś ogłosić na tegorocznych Game Awards, ale co to dokładnie będzie, dopiero się okaże. 20 listopada 2012 roku, czyli dokładnie 10 lat temu, zadebiutował PlanetSide 2 i właśnie z tej okazji Rock Planet Games wprowadza aktualizację. Rocznicowy update wygląda całkiem bogato, oferuje nową mechanikę przejmowania punktów, trochę zmian wizualnych, poprawki w balansie oraz kilka wydarzeń. Zaczynając od tego, że zespół oferuje rocznicową naklejkę dla wszystkich. W samą rocznicę, czyli w niedzielę 20 listopada, miała odbyć się specjalna transmisja na Twitchu, podczas której rywalizować mieli ze sobą Ultimate Empire Showdown z twórcami ze społeczności. Dodatkowo od 25 do 27 listopada wszyscy członkowie w ramach subskrypcji będą otrzymywać podwójne doświadczenie. Starwald przedstawiło właśnie, jak będzie wyglądał nowy system pogodowy w Mortal Online 2, który wzbogaci realizm i strategiczne aspekty tego tytułu. Zespół opublikował film pokazujący różne efekty pogodowe, od spokojnego, słonecznego dnia, przez wzmagający się wiatr, deszcz i gęstą mgłę, a kończąc na śniegu. Pamiętajmy, że gra jest w trakcie gruntownej przebudowy, a ten nowy system wydaje się być punktem kulminacyjnym aktualnej roadmapy. Podczas niedawnego streama potwierdzono także, że nowa szkoła magii, elementalizm, nie pojawi się w tym samym czasie co nowy system pogodowy. Na to będziemy musieli poczekać do kolejnej aktualizacji. Ostatnio w sieci pojawiło się nowe ogłoszenie, że większość gier Blizzarda zawiesi usługi w Chinach w styczniu, ponieważ firma i jej partner NetEase nie są w stanie osiągnąć porozumienia w sprawie przedłużenia umowy. Ostatnio w sieci pojawiło się nowe ogłoszenie, że większość gier Blizzarda zawiesi usługi w Chinach w styczniu, ponieważ firma i jej partner NetEase nie są w stanie osiągnąć porozumienia w sprawie przedłużenia umowy. Prezes NetEase Simon Zhu wydał oświadczenie, ubolewając nad nadchodzącym zamknięciem i sugerując napięcia, które mogły do tego doprowadzić. Tutaj cytat. Jako gracz, który spędził 10 tysięcy godzin w świecie Azeroth, StarCraft i Overwatch, czuję się tak załamany, że w przyszłym roku nie będę miał już dostępu do mojego konta i wspomnień. Pewnego dnia, kiedy będzie już można powiedzieć, co wydarzyło się za kulisami, programiści i gracze będą mieli zupełnie nowy poziom zrozumienia. Ile szkód może wyrządzić żart? Czuję się okropnie z powodu graczy, którzy żyli w tych światach. Warto jednak zaznaczyć, że Diablo Immortal nie zostanie zamknięte, ponieważ ta gra została opracowana bezpośrednio przez NetEase na podstawie odrębnej umowy. Na początku 2023 roku Gameforge udostępni Ion Classic w Europie. Będzie to nowa okazja do powrotu do Aterii lub udania się tam po raz pierwszy. Ogłaszając powrót Iona do Europy, Gameforge i NCSoft pracowały nad odtworzeniem oryginalnej gry MMORPG opartej na wersji 2.0. Oznacza to, że wszyscy zaczną od nowa, gdy serwer już zostanie otwarty. Daje to szansę powrotu do oryginalnych przygód i zrozumienia, dlaczego spodobało się to tak wielu ludziom w pierwotnym wydaniu.
Nioka, produkt manager w Gameforge, powiedział w komunikacie na temat ogłoszenia. Współpraca z naszymi partnerami z NCSoft jest kluczowa, aby zapewnić, że europejska wersja będzie opierać się na doświadczeniach innych terytoriów, przy jednoczesnym uporządkowaniu aspektów technicznych, które zapewnią dobrą zabawę i płynną rozgrywkę naszym graczom. W rzeczywistości jednak powinniśmy spodziewać się klasycznego doświadczenia, ale z pewnymi ulepszeniami technicznymi, a także zmianami w balansie. Średniowieczna gra wojenna MMO Conqueror's Blade wprowadza swoją kolejną bezpłatną aktualizację, Scorpio, 24 listopada, dodając na pole bitwy jednostki inspirowane Persją. Nowy update wprowadza także nową klasę broni nazywaną jako jedyna broń dla prawdziwego zabójcy. Udostępniony zwiastun pokazuje wspomnianą klasę w akcji, zamieniając walkę naziemną ze zwykłej walki w zwarciu w bardziej zaplanowaną, metodyczną akcję z cienia. Poza tym zostaną także dodani nowi zwolennicy o tematyce perskiej, jednostki walczące w zwarciu, które rzucają nożami, czy lansjerzy. Mapy również doczekają się kolejnych przeróbek. Zamek Kurak i Regionopolis zostaną ulepszone, aby wizualnie były bardziej wciągające. Rozpocznie się także nowa kampania sezonowa z nowymi wojnami terytorialnymi i nie tylko. Społeczność EVE Online świętuje najwyższą liczbę jednocześnie zalogowanych graczy od co najmniej roku. Gwałtowny wzrost nastąpił po ostatnim rozszerzeniu, prawdopodobnie jednym z największych od lat – Uprising. Dzięki gruntownym zmianom w wojnach frakcji, a także poprawkom nagród, mnóstwie nowych statków i nie tylko, Uprising zostało raczej pozytywnie przyjęte, zwłaszcza po miesiącach oczekiwań od EVE FanFest 2022. Według EVE Online Status Monitor liczba ta osiągnęła w szczytowym momencie ponad 30 tysięcy jednocześnie zalogowanych graczy. Zdecydowanie jest się z czego cieszyć. Mniejsza liczba osób strzelających w kosmosie sprawia, że nowy Eden jest raczej samotny. Nawet dyrektor generalny Hilmar Veigar Peterson stwierdził na Twitterze, że jest to dobry tydzień dla EVE Online. I na tym zakończymy ten pierwszy odcinek po powrocie. Koniecznie podzielcie się waszymi wrażeniami po obejrzeniu. Jeszcze raz zachęcam do zostawienia subskrypcji i słyszymy się już niebawem. Cześć!